Cześć Karolina. Cześć. Moja droga, na samym początku naszej rozmowy chciałbym Ci pogratulować bardzo dobrych wyników 9. edycji Love Island, bo to jest najlepiej oglądająca się edycja na czwórce. Czym Wy tak przyciągacie ludzi przed telewizory? Przyciągamy naszych widzów prawdą. Ludzie kochają zaglądać w życie innych, ludzie kochają reality show. Nie bez powodu to już jest 9. edycja, a ta edycja na pewno się tak ogląda, bo nasze Wyspiątka nas tak zaskakują. Ten casting był fenomenalny. Przyznam Ci szczerze, że ja codziennie czekam na kolejny odcinek i to ja... To, co się tam dzieje, to chyba nigdy w żadnej edycji się aż tyle nie działo. Moja droga, ja też czekam na każdy odcinek i czekam na Ciebie. Dlaczego tak mało jest Ciebie w tej edycji? Spokojnie, jeszcze wszystko nadrobię. Będę wpadała do naszych Wyspiątek częściej. Wiesz co, oni po prostu nam tak mieszają tam, oni tak sami między sobą robią te interakcje, że nie było zbyt wielu momentów, w których ja bym mogła wejść im w tym wszystkim przerywać. Daliśmy im wolną rękę, żeby na razie sami się odnaleźli, żeby sami zrozumieli, czego chcą, ale spokojnie, niedługo znowu tam wkroczę. A dlaczego Ty nie możesz jakiejś gierki poprowadzić, żeby było Ciebie trochę więcej? Bo ja bardzo lubię Cię na ekranie. Ojejku, to bardzo miłe. A proszę. Aczkolwiek, no, to nie jest program o mnie. Ja jestem oczywiście twarzą i taką gospodynią tego programu. Aczkolwiek te wszystkie rzeczy dzieją się między naszymi Wyspiątkami. Nam się na to bardzo fajnie patrzy, choć nie ukrywam. Miło mi jest, jak piszą widzowie, że jest mnie za mało, bo to jest bardzo miłe i takie budujące. Postaram się wpadać częściej, ale chcąc uspokoić widzów, to nie jest żaden celowy zabieg, że mnie tam nie ma, tylko po prostu nasze Wyspiątka robią tam taki harmider i takie zamieszanie, że ja sobie z boku spokojnie czekam na swój moment, niech się tam parują i łączą jak chcą. Co do tego harmidru, to 100% racja. Co Ty sądzisz o tym, że tam każdy z każdym się całuje? Że takie całuśne te nasze Wyspiątka? No i to był moment, w którym właśnie chciałam wejść do willi i pomachać paluszkiem. No, trochę za dużo. Rzeczywiście czasami są momenty, w których no, chłopcy mogliby zrezygnować z takich namiętnych pocałunków z innymi Wyspiarkami, bo później jak było widać, no to dziewczyny się zdenerwowały i w sumie to rozumiem, bo u mnie by było przekichane już za takie coś. Więc trochę tam narozrabiali, poniosło ich, ale słuchaj, no to są młodzi ludzie, bawią się, wymyślają sobie takie gry zabawy, no to co ja zrobię? Co ja nie wiem. Nie powiem, jak taka stara ciotka, koniec mi tej zabawy, nie całować się. Nie, dajemy im taką swobodę, niech się poznają, no ale rzeczywiście był to gorący odcinek. A jakbyś usłyszała taką wymówkę, że to tylko była gra, to byś wybaczyła taki pocałunek w grze? Dla Ciebie pocałunek w grze to zdrada czy nie zdrada? Jak Ty to postrzegasz? Tyle się już znamy, przecież wiesz, żebym nie wybaczyła. No ale pewne pytania muszą paść. Nie wybaczyłabym. Wiesz, tylko też jest taka kwestia, że te Wyspiątka akurat znają się rzeczywiście krótko, oni się poznają, muszą się tam wszyscy, że tak powiem w cudzysłowie, obwąchać. Ja bym tego nie wybaczyła, ale nie ma wymówki, że to jest gra i dlatego się pocałował mój partner z kimś innym. Ja jestem w takich kwestiach dość staroświecka i też przyznam, troszkę zazdrosna o takie rzeczy, więc mi się wydaje, że takie ciężki byłby dla mnie to widok do zniesienia, jeśli mój chłopak by się całował z inną kobietą, tylko też wiesz, jeszcze to był taki moment, w którym może te relacje nie były aż tak, chociaż tamta Wiki, Emi miało być na co złe. No ja bym miała problem z wybaczeniem tego. Wspomniałaś o Wiki. Wiki też trochę tam namieszała. Była z Adrianem w kryjówce i później porozmawiała sobie z koleżanką o tych intymnych sprawach. Jak Ty byś to skomentowała? Czy Twoim zdaniem było to trochę przekroczenie jakiejś tam prywatności? Bo ona powiedziała, że nie pykło, że słabo było. I tak trochę, wiesz, no, zrobiła wstydu Adrianowi przed całą Polską. No wiesz, to jest dowód na to, że nasze Wyspiątka naprawdę zapominają o kamerach i że naprawdę są w tych wszystkich sytuacjach bardzo naturalni. Skoro mówią takie rzeczy, wiedząc, że jest to gdzieś tam nagrywane, czuję, że pokazują nam swoje prawdziwe emocje i to jest super, bo właśnie na tym bardzo nam zależy. No wiadomo, że pewnie Adrianowi nie będzie miło tego słuchać, jak odpali sobie odcinki, jak już wyjdzie z programu. No ale słuchaj, no zwierzenia przyjaciółek, to jest normalne. Dziewczyny sobie opowiadają o takich rzeczach. Chłopaki też, wszyscy sobie opowiadają. Słuchaj, no łóżko jest ważne, tak? Więc jeśli coś tam im nie zagrało, no to może mieć to wpływ na ich relacje. No dobra, no ale to nie było nic miłego. No oczywiście, że to nie jest miłe, ale tak jak mówię, Wyspiątka zapominają o kamerach. I po prostu spotkała się przyjaciółka z przyjaciółką, żeby omówić temat. W życiu jest to normalne, że zawsze jest, no jak było, stara jak było, po pierwszym razie, normalne. No nie wiem, ja tak nie opowiadam. Nie wiem, co tam dokładnie było, ale... Nie pykło po prostu. Nie opowiadasz? Nie. Swojemu przyjacielowi byś nie powiedział? Nie, zostawiam dla siebie. Ja gram takiego porządnego tu przed kamerą, a ty opowiadasz? Ale to nie znaczy, że to nie chodzi mi o to, że masz się wdawać w szczegóły, ale myślę, że to jest normalne, że kiedy jest zbliżenie między dwójką ludzi, to później dzwoni przyjaciółka i mówi, no i jak było? No i się coś tam opowiada.
Dobra, chodźmy dalej, moja droga, bo tam już grają intro Tańce z Gwiazdami, trzeba zasiąść na publiczności. Chodźmy do trochę poważniejszego tematu. Na Instagramie pojawiają się komentarze o tym, że Dan ma jakąś tam kryminalną przeszłość. Jak wy jako produkcja na to reagujecie? Wow, jak to mocno brzmi. Tak, rzeczywiście takie komentarze się pojawiły i my jako produkcja od razu takie historie weryfikujemy, sprawdzamy. W internecie każdy może napisać, co tylko chce. Ja akurat wiem o tym, bo wiesz, co są ludzie, ludzie są bezlitośni i piszą to, co chcą. My oczywiście tego nie lekceważymy i nie bagatelizujemy, sprawdzamy to wszystko i właśnie w tym momencie to robimy i możemy tutaj obiecać naszym widzom, że jeśli rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, co jest właśnie w trakcie weryfikacji, to na pewno będziemy poczynać odpowiednie kroki. Na ten moment jest to wszystko sprawdzane. Odpowiednie kroki to eliminacja z programu? No jeśli taka przeszłość była i jeśli została przed nami zatajona, to oczywiście takie kroki będą, aczkolwiek teraz na etapie tej weryfikacji, no nie do końca mogę powiedzieć, że to jest prawda. Dlaczego? No bo właśnie to sprawdzamy. Jeśli będziemy mieli już 100% pewność, to wtedy będziemy mogli na ten temat się wypowiedzieć. A czy mieliście okazję z nim porozmawiać, żeby on się odniósł do tych zarzutów? To jest wszystko weryfikowane i sprawdzane. Okej, okay, czyli tajemnica. W różnych miejscach. Oczywiście produkcja wie, jak w takich sytuacjach trzeba się zachować. Chcemy być bardzo profesjonalni i właśnie to się dzieje. A jeżeli dopuścił się takiego czynu, to co o nim sądzisz? Słuchaj, no nawet mi tak nie mów, bo nie chcę tak myśleć, bo jest fantastycznym uczestnikiem i mam nadzieję, że to wszystko jest nieprawdą. To już kończąc naszą rozmowę, moja droga, w dniu urodzin Mateusza poinformowałaś, że jesteście razem. Dlaczego się na to zdecydowałaś? Dlatego, że chcę być blisko z naszymi widzami, moimi obserwatorami na Instagramie i jednak daliśmy sobie dużo czasu na to, żebyśmy my się lepiej poznali, żebyśmy my byli pewni tego, co się między nami dzieje, bo to też było dla nas ogromne zaskoczenie. Z racji tego, że moi obserwatorzy są naprawdę, chyba pracują w FBI i już i tak daliśmy im jakby takie znaki albo mieli jakby przestrzeń do tego, żeby się domyślać, że coś między nami jest, więc stwierdziłam, że już nie chcę więcej tego zatajać, bo zauważyłam, że to może być już odbierane jako oszukiwanie ich, tak? Czyli nieprzyznawanie się do tego, że jesteśmy razem, a ja jednak staram się być zawsze szczera z moimi obserwatorami i poczułam, że to jest właśnie idealny moment dla nas przede wszystkim, żebyśmy już mogli powiedzieć to światu. I to też jest dla nas wygodne, bo pracujemy, czyli spotykamy się, jakby Instagram też jest moją pracą, więc takie chowanie Mateusza cały czas po kontach, to by było niewygodne. To już tak kończąc naszą rozmowę, co sądzisz o takim mieszaniu, gdzie ludzie przypominają jego przeszłość z programu? Ja uważam, że już naprawdę to są takie złośliwości, mam wrażenie, bo przecież ja wiem, gdzie Mateusz był, wiem, że był w Love Island, wiem, z kim się spotykał, ale po co to na każdym kroku przypominać i tak dalej. To jest moim zdaniem taka ludzka złośliwość. No jak to wpływa na waszą relację? Na naszą relację? No tak. Jakby, to wiesz, dla nas przeszłość jest odgrodzona grubą kreską. Ja też mam swoją przeszłość, też mam swoich byłych, więc jakby to nie jest nic dziwnego, że byliśmy kiedyś w innych relacjach. Dlatego to nie ma żadnego wpływu, że nam ktoś to napisze. Mamy tylko takie, oh my god, dzięki za przypomnienie, mordo. Okej, super, dziękuję bardzo, trzymaj się, cześć. Dziękuję.